Siema, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj coś nietypowego, albowiem omówimy sobie, jakich zmian oczekiwałbym ja na nadchodzący sezon w Gwincie, albowiem jest dzisiaj, kiedy to nagrywam, wtorek, nowy sezon już w czwartek, także niedługo dowiemy się, jakie będą buffy, jakie będą nerfy, jakie będą zmiany. Dlatego zdecydowałem się, inspirując się troszeczkę materiałami Pawła Eksa, przyznam szczerze, bo on na początku coś takiego zrobił, zrobić taką, powiedzmy, moją listę zmian, których ja bym, przyznam szczerze, oczekiwał, jakich buffów, jakich nerfów. Także, jak powiedziałem, pionierem w tym temacie jest Pawlo X. Serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie, to możecie do niego wpaść. Jeżeli jakimś cudem jest ktoś, kto zna mnie, a nie zna jego, no to oczywiście zapraszam, robi i dobre, i merytoryczne filmy. A teraz przejdźmy już do głównej treści tego materiału, czyli do zmian. No i myślę, że zaczniemy sobie od Skellige i od, no chyba tutaj dla mnie, przyznam szczerze, najważniejszej zmiany w nadchodzącym sezonie, i będzie to oczywiście Aist, i powiem, jakbym go zaraz zmienił. Jeszcze tylko może wspomnę, że jeżeli, powiedzmy, jakieś moje pomysły na zmiany pokrywałyby się z pomysłami Pawła Eksa, to nie znaczy, że od niego ściągam, tylko bardziej się z nim zgadzam. Dobra. No to tak, jakbyśmy zmienili Aista? Otóż ja mam taki, nie, ja przyznam szczerze, oczywiście można mu, nie, zmniejszyć siłę, zwiększyć prowizję i tak dalej, ale ja bym to zrobił tak. Zwyczajnie zmienił mu jego umiejętność lojalności z tej, która jest obecnie, na zwiększ licznik do 3. No i ktoś mi teraz powie, no nie, no ale teraz on będzie miał jeszcze większy licznik. No tak, ale wtedy rzeczywiście grałoby się go pod odrzucanie typowo. No i byłyby tak naprawdę dwie wersje Aista, z lojalnością i bez lojalności. Bez lojalności pewnie grałoby się go wersją z Radeją i z Arniolfem, i wtedy można by aktywować całego Aista w jednej turze. Albo, żeby zrobić większy sufit, możemy zagrać na lojalności, wtedy ma licznik 3, ale już z drugiej strony, chociaż ma większy sufit, tak jednak może, jeżeli będzie miał oczywiście rządzę krwi, no to tylko dopiero wtedy aktywuje sobie pierwszy licznik. Także moim zdaniem byłoby to naprawdę ciekawa zmiana dla Aista i już nie byłoby takiej chorej jego synergii z Blaskiem Chwały. Ja przyznam, że to jest naprawdę interesująca synergia. Tylko problem jest taki, że jest to zwyczajnie synergia niezdrowa, dlatego myślę, że byłoby to dobra zmiana. Kolejna karta już nie jest tak opresywna jak była, ale pomimo wszystko bym chciał zmiany dla Cerys, przez co można potem zbochować z powrotem Gudmunda, ale na obecny moment myślę, że się skupimy na samej zmianie dla Cerys, więc będzie to po części nerf, po części buff, a na pewno uczynienie z Cerys karty bardziej zdrowej. A więc proponowałbym zmienić jej siłę do 5, prowizję do 10 i zmienić tylko umiejętność na bliskie starcie. Wezwij tarczowniczka Drummond stali do tego rzędu. I tyle, czyli w skrócie robiłoby w tej chwili tam na rozmieszczeniu nie 15 za 11, tylko 12 za 10. Jeżeli to dobrze liczymy, nawet licząc pomimo to, że trafimy w tą tarczowniczkę Drummond naszym ładunkiem z lidera. Więc ciągle to byłaby naprawdę dobra karta, powiedziałbym, że porównywalna, tak szczerze, do Nowigradzkiej Sprawiedliwości w Skojatel. Ciągle odchudza o 2, tylko po prostu ma mniejszy troszkę sufit. No i ta kolejna tarczowniczka Drummond by już się nie tworzyła, więc nie robiłyby potem więcej punktów z Gudmundem. No a jeżeli ktoś by zdecydował się nią zagrać pod Straż Królowej, no to mamy teraz 5 siły i 10 prowizji, czyli solidny naprawdę buff dla Cerys pod Straż Królowej. I ostatnim nerfem dla Skellige, moim zdaniem, będzie to Hernkaduch. Po prostu uważam, że ta karta, jakby uważam, że dobrze, że ją znerfili wtedy na Ulecz o 2. Jest już to, powiedzmy, zdrowa karta, że tak powiem. Tak jednak wciąż myślę, że ma zbyt duży potencjał punktowy, ba. Ja gram po prostu tych Wiedźminów i Hernkaduch w talii pod Korsarzy, bo po prostu to są strasznie mocne karty. I prawda jest taka, że oni ciągną ten mój archetyp Korsarzy, który sobie stworzyłem, ba. Może kiedyś odcinek w ogóle z tego nagram, ale talię jeszcze testuję, także spokojnie. Więc po prostu zmieniłbym Hernkaduch na 9 prowizji i tyle. No za 9 prowizji i tak 12 punktów, które ta karta robi, no to wciąż nie jest źle. Więc przejdźmy teraz do buffów. 4 brązowe karty, które chciałbym zbuffować. A nie, przepraszam, jeszcze jest jedna złota, którą chciałbym zbuffować. Będzie to Terror Wielkiego Morza. To był, szczerze przyznam, pomysł Pawła Eksa.
ale też się z tym w miarę zgadzam. Po prostu, żeby dostał na przykład odnowienie 2. Czyli na rozkazie pozbywa się całego pancerza, ale dodać można mu na przykład jeszcze odnowienie 2, no i powiedzmy zrekompensować się, dając mu 8 prowizji, myślę. To byłoby całkiem niezły pomysł. Poza tym szkuci, jak już tak mówimy o tych piratach i korsarzach, myślę, że na rozkazie mogą spokojnie dawać 2 punkty pancerza, byłby to naprawdę interesujący buffik. Przyznam szczerze i chętnie bym coś takiego zobaczył. No i mamy jeszcze tak. I zielarka Heimei. No, przyznam szczerze, że karta, która ma sufit 8 punktów, ale no ma spory warunek, żeby jednak zrobić te 8, jest troszkę za słaba. Proponowałbym albo po prostu zrobić uzdrów, nie z 3 punktów obrażeń, tylko w ogóle uzdrów, albo albo żeby taka zielarka otrzymała buffik na 3 siły bądź na 4 prowizji. I ostatnim buffem dla Skellige będzie opancerzenie, czyli karta z nowego dodatku, ostatniego Wiedźminów, rzecz jasna. I myślę, że na 4 prowizji byłaby całkiem grana pod te obrażenia u swoich młodych Wiedźminów, które otrzymają. Także to byłoby, myślę, na tyle, jeżeli chodzi o Skellige. I przejdźmy teraz do Skojatel. I druga, moim zdaniem, najważniejsza karta, która nerfa powinna otrzymać, czyli Eldain, rzecz jasna. Poza piękną bremką, karta jest niesamowicie niezdrowa, także ja bym chciał ją troszkę, że tak powiem, zabić, a przynajmniej zrobić z pułapek taki bardziej memiczny archetyp, a nie zbyt kompetytywny. Także zmieniłbym Eldainowi siłę na 3, no lub jeżeli nie chcemy aż tak zabijać, no to powiedzmy na 4 siły, ale ja bym w ogóle preferował, żeby on miał z 3 siły, bo jednak to, ile on tworzy po prostu punktów, no z pułapek, które są artefaktami, to jest troszkę rzecz chora, także no Eldain, no odrobinkę za mocna karta pomimo wszystko, a nawet bardzo. I ostatnim nerfem, bo ze Skoja tylko 2 nerfy mam, będzie Gezras. Uważam, że to, że ta karta jest grana w sumie w prawie każdej talii Skojatel, no chyba nie jest grana tylko w pułapkach. No tak nie powinno być, przyznam szczerze. Ale żeby może już nie niszczyć, znaczy generalnie może zacznijmy od tego, że nie lubię w ogóle konceptu tej karty, no bo to jest taki trochę lepszy dom, powiedzmy. Ja bym na razie po prostu zmienił mu adrenalinę z 3 na 2, żeby troszkę jego sufit zmienić, ponieważ i tak, jak powiedzmy, nikt go nie zniszczy w ciągu tych adrenalin, i tak Gezra zrobi niesamowicie dużo punktów. Także myślę, że taki nerf na adrenalinę 2 niewiele, przyznam szczerze, zmieniłby takiemu Gezrasowi. Idąc teraz do buffów, głównie skupiłem się na buffach dla Harmonii, także może zacznijmy od początku. Woda Brokilonu, myślę, że 11 prowizji byłoby w tej chwili w porządku. Poza tym Wielki Dąb, odwróciłbym nerf dla Wielkiego Dębu, czyli z powrotem dał mu 8 siły. Wtedy, kiedy rzeczywiście był nerfiony, czy to był marzec chyba, jeżeli się nie mylę, to rzeczywiście, powiedzmy, zrozumiały był ten nerf dla Dębu. Ale moim zdaniem w obecnej sytuacji, kiedy no jest Gezras i generalnie był taki trochę power creep w gwincie, uważam, że no, kiedy Wielki Dom przestał być już w każdym deku Skojatel, tylko jest nim Gezras, no to myślę, że może spokojnie dostać buffa. Poza tym z takich kart legendarnych, no to jest oczywiście to Saskia. Przyznam, że dobrze, że Saskia otrzymała wzmocnienie w postaci Harmonii, ale bym to zmienił jeszcze tak, żeby mogła zagrywać tego na przykład Elfiego Czatownika, Awanturnika bądź Meondriadę. Myślę, że to byłoby naprawdę spoko i żeby poza tym decydowała na przykład, komu zadać 2 punkty obrażeń, kogo wzmocnić o 3 i komu dać witalność. To myślę, że było bardzo interesujące i to wszystko odbywało się, myślę, kosztem jednego punktu siły, czyli taka Saskia miałaby wtedy 4 siły bazowej. No i tak, poza tym mam jeszcze buffy dla 2 brązów. Pierwszym z nich będzie też karta z Harmonią, Półelf Łowca, przyznam szczerze. Jest to naprawdę solidna karta, tylko problem w nim jest taki, że no 6 za 6 jako brąz, no to nie jest to, czego tak naprawdę aż tak bardzo chcemy. Także proponowałbym dodać mu więź, zadaj na przykład losowej wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń, czyli taki tam po prostu mały buffy, który spowodowałby, że półelf byłby lekko lepszy. No i przy okazji wtedy można by go grać też zdecydowanie w elfach, co byłoby na pewno zdecydowanie ciekawsze niż takie elfy teraz dość często ogrywane albo z pułapkami, albo z wiedźminami.
Dobra, i jeszcze buff dla krasnoludzkiego wozu bojowego, żeby mógł tworzyć awanturnika w dowolnym sojuszniczym rzędzie. Po prostu, żeby nie zapychać specjalnie tym krasnoludzkim wozem, który nie jest krasnoludem, no, swoje rzędy. Poza tym, jeżeli przechodzimy do syndykatu, no to łapówka. Lubię to, że ma 6 ładunków, ale powinno mieć w tej chwili 15 prowizji. Poza tym oczywiście majestatyczny tasak, który powinien otrzymać moim zdaniem prowizji 12 i zmniejszyć można by też mu, myślę, pancerz z 2 do 1. Też uważam, że byłoby to w miarę sprawiedliwe. I opłata, myślę, że można by lekko szczerze zmienić zbira tasaka. Po pierwsze, dać zbirowi tasaka 4 prowizji, a po drugie, żeby zyskiwał tarczę na rozmieszczeniu. Czyli żeby z tego tasaka się nie tworzyli, powiedzmy, zbirowie tasaka, nie wiem jak to dokładnie odmienić w tym wypadku, z tarczą, tylko żeby tacy byli, powiedzmy, z tarczą zagrywani. Także taka moja mała propozycja, jak można by lekko tej tasaka znerfić i jak przy okazji zbuffować lekko zbira, no bo dać mu te 4 punkty prowizji. Poza tym ostatnie dwie karty, które z tej talii tasakowej powinny Świder tunelowy, myślę, na 8 prowizji. No, karta, która jest jedną z najważniejszych kart w talii, jeżeli nie ważniejszą od tasaka, no to nie może być tak tania. Także na pewno tutaj nerf też by się przydał. I ostatni nerf, może trochę kontrowersyjny, niziołek Kasiarz. No przykro mi, ale to jest chore, że karta robi po kilkanaście punktów. Po prostu jakby ja bym zrobił z niego Venedala, czyli że ma 4 siły, to samo co obecnie na rozmieszczeniu, tylko bez zastraszenia. Albo można by zrobić z niego starego niziołka Kasiarza, czyli zamiast zastraszenia dać mu zysk 1. I tyle. Nawet mógłbym mieć zysk 2, powiedzmy już, byleby tylko nie miał zastraszenia, bo to jest troszkę nienormalne niestety. I to byłyby wszystkie nerfy, więc też przejdźmy może do buffów. I tutaj głównie się skupimy, przyznam szczerze, na buffach dla haraczu. Także zacznijmy od czarodzieja uciekiniera. Oj, tutaj w sumie ustawię może frakcję syndykat, będzie prościej. Czarodziej uciekinier. Myślę, że zasługuje, żeby mieć 4 siły w tej chwili. Tak samo jak ghoul z areny. Uważam, że siły powinien mieć 8. Poza tym mały buffik dla... Dla salamandry na 8 prowizji. Bo przyznam szczerze, że ja też gram salamandrem, powiedzmy, bez tej talii, full pod salamandry, tylko pod samozatrucie zwyczajne, żeby salamandra był takim finisherem, że no, truje różne jednostki przeciwnika i taka salamandra na sam koniec. Także myślę, że taki mały buffik dla salamandry też byłby dobry. Poza tym jeszcze jest jeden chyba buffik, tak, jeden dokładnie buffik, jaki planuję dla syndykatu, i jest to zmutowana Ryla, aby zmienić jej umiejętność, że nie za każdym razem, gdy płacisz haracz, tylko, nie za każdym razem, gdy płacisz haracz, wzmocni o koszt haraczu, tylko wzmocni o koszt bazowy haraczu, czyli w skrócie, no, żeby to nie miało antysynergii z liderem, tym żebrakiem, tak, odliczeniem, żeby to nie miało antysynergii, tylko żeby rzeczywiście nie traciło tych potencjalnych punktów. I myślę, że tak bym zbuffował zmutowaną Rylę. I przejdźmy do Nilfgaardu. Z Nilfgaardu mam 2 nerfy przygotowane. Po pierwsze, przehela na 16 prowizji. No, to nie powinno mieć 17, umówmy się. I drugi nerfik, no to jest... Coupe de Grasse. Żeby miało 10 prowizji. Lubię to zadawanie 3 punktów obrażeń, ale przez chorą troszkę synergię z Joachimem ta karta powinna mieć no, co najmniej 10 prowizji. No i mam nadzieję jeszcze, że wreszcie się nerfa doczeka. A teraz przejdźmy może do buffów. Więc zacznijmy od buffów trochę dla szpiegów. Otóż fałszywa Cirilla
O, to nawet nie mam, to sobie akurat skraftuję ją. No, mówię, nigdy przyznam szczerze nią nie grałem, no bo to nie jest zbyt dobra karta, umówmy się. Na rozmieszczeniu oczywiście wzmacnia wszystkich sojuszniczych agentów o 1. No i teraz powiedzmy, z tą umiejętnością nie jest zła, aczkolwiek troszkę jeszcze brakuje dla niej wsparcia, dlatego bym zrobił na przykład, że to by miało, nie wiem, na daleki zasięg, a na bliskie starcie, nie wiem, wzmocnić sojuszniczego agenta o 3, jeżeli jesteśmy na przykład na krótkiej rundzie. Dobrze, kolejny buffik mistrzyni tortur, aby miała 5 siły i uważam, że byłoby wtedy naprawdę bardzo, bardzo dobrą kartą, bo na 4 no jest jednak odrobinkę za słaba. I to byłoby w sumie na tyle, jeżeli chodzi o buffy dla Nilfgaardu, dla szpiegów, ale mam jeszcze troszkę dla żołnierzy. Także po pierwsze aby taka umiejętność była na przykład właśnie też na daleki zasięg, a na bliskie starcie miał na przykład wzmocni wszystkich sojuszniczych żołnierzy o 1. Proste. Dalej. O, i tutaj mam, jakby przedstawię wam nową mechanikę w sumie. Znaczy może nie nową mechanikę, tylko nowe słowo kluczowe, które bym zaimplementował do kilku kart. Otóż taka jest brygada Nausicaa na przykład, która jest bardzo słaba, no bo robi maksymalnie 6 za 4, ale dałbym jej małe tutaj słowo kluczowe, ponieważ zostało wprowadzone, adrenalina. I bym dodał adrenalina 5, zwiększ zadawane obrażenia o 1. Proste. Taka karta mogłaby wtedy zrobić nawet 7 punktów, za 4 prowizji myślę, że postawiłaby ją w sytuacji, że byłaby nawet grywalna. Tak samo lekko zmieniłbym rekruta, tylko tym razem zmieniłbym rekruta, żeby on na adrenalinie powiedzmy 5 wzmacniał siebie, czyli też na adrenalinie 5 robiłby 7 za 4. I ostatnim buffem dla Nilfgaardu byłby Wryghef, któremu zmieniłbym prowizję do 7 albo ewentualnie siłę do 4. I jak przeszliśmy w ten sposób przez Nilfgaard, no to myślę, że przejdźmy śmiało do frakcji potworów i zacznijmy od majestatycznego pożeracza światów, czyli Vi'a. I obecnie Vi jest takim tierem 2 i to jest moim zdaniem za wysoko dla Vi'a. To jest ta karta, która powinna tworzyć talię będącą co najwyżej memem, czyli taki tier 3 najwyżej. Dlatego proponowałbym Vi'owi zmienić siłę na 6, no i ewentualnie prowizję na 13. Może być to kontrowersyjne, ale ja mówię, Vi moim zdaniem jest wciąż za mocny. Mieliśmy ostatnio, przyznam szczerze, buffy dla wampirów i kilka nowych kart z wampirów, także tak bym zmienił Detlaf jest. Aby otrzymał po prostu zapał, ponieważ wampiry są dość wolne, a myślę, że z takim zapałem byłoby zdecydowanie lepszy, gdyby taki Detlaf miał zapał. To też jest, przyznam, pomysł Pawła Eksa. Nie myślałem o tym, ale uważam, że jest to dobra zmiana, więc warto, myślę, o tym wspomnieć. Następnie Królowa Nocy jest Królowa Nocy. Proponowałbym zmienić jej siłę, przyznam szczerze, do 6, ponieważ no takie oczyszczenie za 7 prowizji trochę za dużo, więc myślę, że siła do 6 i przez to krwawienie byśmy zmniejszyli do 3. Następnie odrobinkę buffów dla Dzikie Ogonu, którego ubóstwiam, przyznam szczerze. Także może zacznijmy od Imlerita. Imlerit. Proponowałbym, żeby taki Imlerit miał, przyznam szczerze, 7 siły, 12 nawet prowizji i nie, na przykład stosz pojedynek z wrogą jednostką. No nie wpadłem jeszcze na taki solidny pomysł reworku dla Imlerita, ale coś takiego myślę, że mogłoby istnieć. Ewentualnie też o czymś takim myślałem, że miał na przykład 4 siły, 10 prowizji i miał rozmieszczenie z tej wrogiej jednostce 4 punkty obrażeń. Nie wiem, jeżeli jest pod wpływem mrozu, zamiast tego zdej 8 powiedzmy, albo coś takiego, też myślę, nie byłoby to złe. To jest taki właśnie Imlerit, byłby podobny do swojej karty z bety. Poza tym Wojownik Gonu
Wojownik Gonu. Kolejna karta, która bym dał adrenalinę. Tylko w jego przypadku dam jakąś adrenalinę 4, powiedzmy, no bo jednak jest to zdawanie obrażeń, czyli jest to troszkę więcej warte. Także adrenalina 4 zwiększa zadawane obrażenia o 1. Jak już mówimy o wojowniku, no to myślę, że nawigator też mógłby taką samą zmianę otrzymać, tylko że tym razem adrenalina 5 zwiększ wzmocnienie o 1. I powiedzmy, ja dałbym mu w ogóle buffa do siły i buffa do prowizji, przyznam szczerze, bo jednak Dziki Gon potrzebuje jeszcze takiej karty 5 prowizji. Dobrze, następnie myślę, że przejdziemy do reworka Białego Zimna, który bym proponował. Otóż byłby to ogromny buff, ale ja bym coś takiego chciał zobaczyć, więc tak, zmniejszyłbym prowizję do 14. Rozkaz bym zostawił taki sam, tyle że miał tylko jeden ładunek, nie dwa, ale za to dałbym dwie pasywne umiejętności. Po pierwsze, zwiększ zadawane obrażenie przez mróz o 1 zawsze, nie tylko na dominacji, tylko w ogóle zawsze. I po drugie, wszystkie jednostki Dzikiego Gonu w naszej początkowej talii otrzymują jeden punkt pancerza. Myślę, że byłoby to bardzo interesujące i chętnie grałbym czymś takim. Nie wiem, na ile mocne by to było, myślę, że mogłoby to być naprawdę solidne, ale prawda jest taka, że trzeba by to przetestować, więc no, no zobaczymy. No. Nie jestem w tej chwili w stanie do końca ocenić, jak potężne by to było. I ostatnia zmiana dla potworów, ostatni buffik, no to myślę, że Archespor. Proponowałbym dać mu jeden siły i pokrzepienie. I tyle. No i przejdźmy do ostatniej frakcji, jaką będzie KP, gdzie co ciekawe nie mam żadnych nerfów, przyznam szczerze, tylko same buffy. Więc może przejdźmy od karty, którą co ciekawe lubię nawet, czyli Mewę. Grałem ją odrobinkę, nie jakoś dużo, ale troszkę. No i po prostu zmieniłbym to tak, że zostawiłbym jej 10 siły, 7, przepraszam najmocniej, zostawiłbym jej 10 siły, co ja mówię, 10 prowizji, 7 sił, 2 pancerza. Tylko że bym zmienił lekką umiejętność. Na koniec tury obniż licznik o 1, licznik 3. I tutaj bym dodał inspirację. Gdy licznik osiąga 0, to wzmocni wszystkie jednostki. Czyli po prostu inspiracja, gdy licznik osiąga 0, to wzmocnimy wszystkie jednostki o 1 i tyle. Taką bym proponował zmianę. Czyli zawsze by spadało, ale Mewę wzmocnioną musi mieć tylko dopiero jak licznik będzie tam wynosił 1 czy tam 0. Następnie miecz Vandergrifta. Proponowałbym zmienić miecz Vandergrifta, aby miał zamiast rozmieszczenie rozkaz zapał. I myślę, że byłoby to całkiem niezły buffik, ponieważ, nie wiem, na przykład można by zagrać miecz Vandergrifta, albo te Manseisa, albo Seldkirka i go wzmocnić mieczem. Także byłoby to całkiem dobre. Następnie, jak już mówiliśmy o buffie dla Terroru, tak samo Trollolololololo. Proponowałbym, że miał 8 prowizji i odnowienie dywa. I następnie mały buffik dla Poronica, aby otrzymał buffik do prowizji na 7. I małe wzmocnienia dla machin oblężniczych, a więc wieża oblężnicza. Myślę, że można by usunąć tę umiejętność załogi, a zamiast tego zrobić na przykład zwiększ witalność za każdą sojuszniczą, za każdą, przepraszam, sąsiadującą machinę oblężniczą, bądź ewentualnie po prostu wzmocnij za każdą sąsiadującą machinę oblężniczą. Chociaż myślę, że tu bardziej lepsza. No, myślę, że akurat w przypadku takiej wieży oblężniczej lepsze byłoby zwiększenie witalności, a nie jednak wzmocnienie, ponieważ byłoby to odrobinkę za mocne. No i do tego ostatni buff z Królestw Północy, Taran. Myślę, że 5 siły byłoby zupełnie sprawiedliwe w tej chwili. No i przejdźmy jeszcze na chwilkę do kart neutralnych, ponieważ mam 3, powiedzmy, jeden nerf, 2 buffy, o tak, a w zasadzie nawet 2 nerfy, 2 buffy mam przewidziane dla kart neutralnych, więc może zacznijmy od nerfów. Co ciekawe, do 2 Wiedźminów. Po pierwsze, Leo. Myślę, że Wiedźmini KP już są troszkę znerfieni, aczkolwiek są wciąż bardzo mocni, ale to myślę, że taki niewielki nerfik, żeby po prostu Leo wzmacniał się o 1 za każdego
innego kontrolowanego Wiedźmina, czyli nie za siebie, ponieważ no jednak ma ogromny sufit i naprawdę takie zmniejszenie o jeden nie zrobi zbyt dużej różnicy, a nie wiem, może ten jeden punkt kiedyś zadecydowałby o tym, że nie przebiłby i na przykład nie spowodowałby zwycięstwa Wiedźminów KP, których no przyznam szczerze, że bardzo lubię, no ale taki mały nerfik myślę, że byłby sprawiedliwy. No i karta chyba znienawidzona lub ubóstwiana przez część graczy, chociaż bardziej raczej chyba znienawidzona. Geralt Irden, zmieniłbym to tak. Rozmieszczenie, zresetuj siłę wszystkich jednostek w rzędzie. Spoko. Jako taka kara dla chciwych talii myślę, że może być. Tylko dodałbym mu jeszcze adrenalina na przykład 1 albo adrenalina 2. Zamiast tego zresetuj jednostkę, żeby rzeczywiście takiego Geralta Irden zagrać wcześniej. No dobra. No i poza tym jeszcze buffik dla Szupa i Radei. Więc proponowałbym im obu zmienić prowizję o 1, ponieważ na przykład jak taka Radeja wychodzimy 10 prowizji, no było to zdecydowanie za mało, szczególnie, że no ten nerf odbywał się ponad rok temu, więc zdecydowanie wtedy no to trzeba było taką Radeję znerfić na nawet 12 prowizji, ale w tej chwili myślę, że mogłoby spokojnie otrzymać wzmocnienie, tak samo jak sklep na 12 prowizji. I myślę, że byłoby to zupełnie sprawiedliwe. Także ja dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Chętnie poznam Waszą opinię, więc piszcie to śmiało w komentarzach. A ja tymczasem się z Wami żegnam. Do widzenia. No i cześć.